Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najwątły odcinek z symulatora Maszyna. I dzisiaj jedziemy sobie na relacji Zagłusz Łupków. Dzisiaj taka skromna relacja po scenerii Bieszczady. A Bieszczady to są Bieszczady. Aż gdzieś poszedłem z telefonem. No, już wiem, gdzie jest. Bynajmniej. Tyle, co się dowiedziałem. Tak to jest. Jak człowiek coś zaplanuje, to oczywiście ciężko mu się jest przygotować. Jeszcze klikniemy sobie tutaj zaawansowane ustawienia dźwięku. No właśnie, bo też myślałem, że tak się może wydarzyć. I teraz już jest dobrze. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. I możemy zaczynać. Muzyka jest już na transmisji, to znaczy jaka muzyka, nie ma nic takiego. Na odcinku nie słychać. Bardzo. I wygląda scenaria Bieszczady. Się pociąg odjechał, tu stoi pociąg pospieszny. Tu stoi regionalne koło nas, tylko peronu nie ma. A my mamy trzy wagony regionalne. I piękną lokomotywą SM42. I aż się panu wypadło z wagonu. Muszę zrobić jedną rzecz. Dobrze, my mamy stąd odjazd o 12:47. Dobrze, więc cóż, odpalamy lokomotywkę. Baterię już włączyłem. Temperaturki daję wody. No, 30 stopni to tak trochę chłodno. Nie wiem, czy mi się odpali. Miejmy nadzieję, że tak. Jedna pompka. Druga pompka. Jest, zaskoczył. Chyba te 30 stopni właśnie powinno być, żeby było w porządku, tak mi się wydaje. Muszę sobie słuchawki przyciszyć. Trochę chyba wyjście audio również. Dobrze. No i to wygląda, semafor mamy już podany. Dajemy sobie nastawnik kierunku na jazdę do przodu. Łączmy sobie światła. Super. I przyrządy też. Okej. I możemy ruszać. Jeszcze ręczny trzeba zluzować. Jest minuta opóźnienia, ale uwierzcie, idzie tutaj w miarę nadrobić. Stawmy jeszcze kamerkę. Ok. Teraz tak, ten wagon jest dzielony, druga klasa z pierwszą. Tutaj w tym wagonie mam
przedział do przewozu rowerków. A tu mamy wagon normalny też klasy drugiej, ale już w pełni zabudowany. Zacznie ten pan tutaj. No, dotarł do tego miejsca z rowerem. Dalej mu się nie udało. Czas sobie zobaczmy, czy krańcówki nam świecą. Świecą, dobrze. Idziemy. 2 minuty opóźnienia, niestety. Oczywiście napój to podstawa, bo dzisiaj na dworzu upał. Niestety, bo istety, zależy od tego, kto gdzie jest i co robi. Im to są na wczasach, może się to bardzo podobać. Umocnijmy troszkę muzykę. Super. Ani 40 to 40. Tutaj ostry łuczek. Troszkę wybojów. Na łuczku przejazd przez rozjazd. Ciekawe rozwiązanie. Tutaj tak samo, widzicie, rozjazd na łuczku. Nawet przez dwa tory. Aż na jednotor. Fajnie. No i takie wyboje, nie? Lewo, prawo. Nierówności w terenie ładnie odwzorowane. Akurat w Bieszczadach. No nie jest to samo graficznie co SimRail. Tego nie da się ukryć. Nachylenie 1% w górę. Niby wybierając nastawę, wybrałem nastawę pośpieszną. Ale nie wiem, czy w ogóle istnieje w tej lokomotywie coś takiego jak nastawa pośpieszna. Wydaje mi się, tylko jest przełącznik towarowo-osobowy. Nie wiem, do czego jest bliżej z tej pośpiesznej nastawy. Ładnie. Czuć ten klimat górski, Bieszczad. Właściwie to na razie go nie czuję, ale no. Może jeszcze poczujemy dzisiaj. Dobrze, bo widzę, że troszkę przesadziliśmy z tą prędkością. I widzę też, że przed nami 30. Nie mylę, to tam jest.
Nie wiedziałem wasu do tej scenerii. Może istnieje, ale ja nie widziałem, żeby istniał. Siódemeczkę i boczniczkę sobie walniemy. Dobra, hamujemy. Tutaj nie wiadomo jak na wyglądy pasażerów się trzeba patrzeć. Pamiętajmy, że to jest stary Regio. Znaczy stary, no nie taki stary, no ale Regio. Tutaj trochę niespasowane te perony. A i tak fajnie, że na łuczku zrobione. Ale ostatnio jak testowałem, to miałem sygnały odjazdu od kierownika. R2, może ja po prostu R3 ustawię, bo mi się wydawało, że tam R3 było. No najwyżej sobie podgłośnimy troszkę. Ile my tu mieliśmy być? 54. To coś nam nie wyszło, to nadrobienie. Nie ma co, dajemy moc. No i tak to nie wiadomo. Nie wskoczy jak wysoko. Idziecie. No i bocznikowanie. Jazda z osłabionym złudzeniem. Wydawało mi się, że drzwi były otwarte. Nie wiem czemu. To ja cię uskoczy. Łomatko. Nie tańczą te wagony. Zobaczcie. Te dziury w szynach. Na przykład tutaj. Macie uchybienia. Szkody lotnicze, jak to mówią, nie? Już wiem, jaki będzie tytuł tego filmu. Szkody lotnicze.
Och, ale ciepło. Jeszcze ten komputer chodzący na pełnych obrotach. To już zupełnie. Oddaje temperaturę. To jest to, że tu czasami idzie się trochę przechyla ten wagon na jedną ze stron, trochę pod górę jedzie fajnie. Naprawdę jest ta sceneria zrobiona. I przed nami stacyjka, czy przystanek kolejowy, zobaczymy. O, chyba stacyjka, bo jest rozgałęzienie. To hamujemy. Matko. Prawie przyjechałem. No jeszcze tu wysiądę. A dziwa teraz tam. O, teraz było słychać. Ale o dziwo, co by nie mówić, nie udaje nam się tak łatwo nadgonić tego rozkładu, a jak sam jeździłem, to tak ładnie to szło. Widzicie, jakie przechylenie dziwne? No i boczniczek. Mamy tutaj tak 30 przed nami, więc nie ma sensu aż tak się bocznikować. Spójrzcie, jaki tu jest klif po lewo. Gdzie wysoki nasyp? Komuś terenu zabrakło? Czy tu coś miało być? O, Galicja jeszcze niedokończona, czy tam Bieszczady, jak to zwał, tak zwał. Więc mogą być takie małe uszczerbki. Ostry łuczek i to jeszcze pod górę. Z tej 30 wyjedziemy, to i tak będzie następna za chwilę, więc... Boże, nie podgonimy, ale już dajmy mocy, niech się silnik rozkręci.
A w tamtych czasach aż tak się bacznie patrzyli na te ograniczenia, nie wiem. Dużo nie przekroczyłem 2 na godzinę. Ostatnim wagonem jakoś. Widzicie, jakiś przechył, chociaż zakrętu nie było, nie? Ale... Jak się tor zapadł. Ej, no, taki klimacik. I dohamujmy. Czy do której my dzisiaj jedziemy? Do 14 punkt. Okej. I niby potem można jeszcze sobie pojechać w trasę powrotną. No chyba już dzisiaj nie będziemy jechać. Klimat ciekawy. Będą ludzie oglądać, to pojedziemy w trasę powrotną, a jak nie, to nikogo na żywo nie będzie, to pojedziemy tylko w jednym kierunku. Trzydziestka, w jakim miejscu ustawiona? Stoją na rowerkach w polu. Ładny widoczek. Robi wrażenie, nie? Na takim przechyle. Nawet widoku pasażera. No jak na ten symulator. Naprawdę. Myślę, że jest ładnie to wykonane. Możemy tak się rozglądać. Nie trzeba z tej kamery na tył składu się patrzeć. Można wziąć o tą kamerę też. Witam serdecznie, drogi panie, sportowy wymiar. Również miło pana poznać. I mam nadzieję, że jak jest pan nowy, to zostanie z nami na dłużej. Czemu jak jest pan nowy, to się pan nie wyświetlił w ostatnich subskrypcjach? To mnie tylko zastanawia. Coś tu się pewnie zepsuło. Tak to jest.
człowiek się zajmie jednym, to oczywiście drugie wzywa. Dobrze, bo my dojeżdżamy do stacji, nie ma co tutaj mówić. Sekundkę, zobaczymy. O matko, ale wyboje. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, że te wagony jakieś dziwne. Dziwne stylistyki robią. Mamy sygnał baczność, że się zbliżamy. O, jeszcze kawał jest do tej stacji. Tu jest ta stacja. Tutaj chyba powinna być. Nie wydaje. Bo latarnie są. Tylko peronu nie ma. Nie wiem, chyba ja coś tutaj źle zainstalowałem. Ale się ludzie zachwycają. Tymi Bieszczadami. A u mnie tak widzę, że tak nie do końca. O, już widzicie. Jest początek. Nie, to jest jakiś dach. Że to miał być ten peron. Nie wiem. Ciekawostka. To jest pytanie bardziej do autora. Czemu witryna jest nieosiągalna? Dobrze, odjazd. O, już jest osiągalna.